Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Insygnie. No i popatrzcie, tutaj jest ten krąg. Znaczy ja nie będę tam kłamał, ja sobie tam zajrzałem do tematu Insygni po prostu i tam zajrzałem na mini spoilery, takie do najtrudniejszych zadań. No i sobie wypisałem na kartce, gdzie znajdują się te ostatnie te kręgi magiczne i w ogóle, nie? O kurde, czy to nie jest ta... Dawaj, damy mu radę, co? Dawaj, damy mu radę, co? Pomożesz mi, nie? O w mordę. Źle to kompletnie zrobiłem. Nie jest łatwo, póki co nie jest naprawdę łatwo. Jakby się tutaj tym cholerstwem zająć? Magia na tego czarnego trolla nie podziała niestety. Nie. Trzeba się jakoś nim tak zajmować. O właśnie. Weź go tam też bij. A ja go będę tak perfidnie zakręcał. O mordę, no to tak się to się walczyło z tym trolem. Czyli tam, z tamtym także mogłem sobie tak poradzić, ale oczywiście Wiśnie zapomniał o tym, jak się walczy z trolem. Ty, weź go tam chleb. O właśnie. Ej. Weź go tym. Chyba nie ma za bardzo dużego wyboru, będę musiał go tak kręcić non stop, a niech ten myśliwy go jakoś tam zabija. Boże, ile krwi. Nie, skupię się na tym. O właśnie. Ale jak ja się wkurzę, jak mi ten Dalin będzie zabierał te 1000 punktów doświadczenia za tego trolla. Nie możecie mi pisać, że ja próbuję pokonać go Marvinem, tego trolla. W sumie to jest taki jeden pozytyw właśnie tego nagrywania dosłownie wszystkiego, co się robi w Gothiku. No właśnie z tego względu, że macie wszystko udokumentowane na wizji, nawet to jak się wkurza, męczy i w ogóle, nie? Wtedy nikt nie może mi zarzucić jakiś zarzut, że pomagam sobie Marvinem i tak dalej, nie? Ostatnio jakaś osoba pod Mrocznymi Tajemnicami właśnie mi napisała taki komentarz. A po prostu nie mogę. Okej, i znowu go ten, będziemy go tak kręcili. Ale wiecie co, no nie wiem, czy przypadkiem jednak modyfikacji nie skończę znacznie wcześniej, tak naprawdę. Tak patrzę, jak patrzyłem, to chyba te, jak zdobędziemy te 6 kamieni ogniskujących, to tak faktycznie jest koniec gry. To tak faktycznie jest koniec gry wtedy. Kurde, ten myśliwy nie ma zbyt dużo życia. Nie mogę sobie pozwolić jak zbytnio. Żeby się jeszcze raz kupił na tym myśliwym. Dzielnie go tam klepiesz. Bardzo mnie to cieszy, że go tak klepiesz. Szkoda, że troll musi być w takim miejscu i muszę to kombinować, bo naprawdę nie chcę, żeby mi ten myśliwy ginął, bo ja tego myśliwego bardzo lubię. Mimo, że okazał się być taki łapczywy na... Cholera.
Cholercia, no. Nie mogę robić... O, bo on się przesuwa dalej, jak robię zapis. To jest bardzo, bardzo, bardzo złe. Boże, ten myśliwy to po prostu zakrwawił tutaj dosłownie wszystko. Dobra, kręć się dalej za mną. Za mną, za mną, za mną, za mną. Nie, muszę wczytać. Aj, gnoju mały. Czemu mi to robisz, co? Weź go bij dalej, co? To jest chyba najlepsza walka i co? I tak walczę już z nim od 30 minut, co? Boże, ale czarny trolle. Zresztą, jak sobie przypominam, jak ja się męczyłem z tymi trollami w zwykłym gotiku, jak byłem młodszy, w sumie to wtedy mi brat pokazał, jak powinienem walczyć właśnie z tymi golemami, że powinienem je obkrążać i cały czas bić. Obkrążać, bić, obkrążać, bić, obkrążać, bić, obkrążać, bić, nie? Okej. Okay. Będzie się nabić. Okej. Okay. Na mnie się sfokusował. Bardzo, bardzo duże szczęście. Ja już myślałem, że będzie źle. Weź go zbij jeszcze trochę, bo naprawdę bardzo mało punktów mu zostało, co? Ale od kiedy czarne trolle są sługami Beliara? Od kiedy to Beliar ma takie sługi? Dobra, robimy zapis. I on go zabił. No i teraz będzie cała sytuacja, żebym go mógł dobić, tak? Bo to nie będzie łatwe. Dobra robota! Jedna... Skóra czarnego trolla, kły, kamień ogniskujący. Dzięki, koleś. W sumie, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy byłeś jakim ułatwieniem do tej walki, czy bardziej nam przeszkadzałeś. Chociaż nie, w sumie skupiał cały czas tą agresję, a czy nie, on zadawał te obrażenia cały czas, a my tylko kręciliśmy się wokół, żeby go odciągać, tak? Dobra, tutaj będzie jeszcze kolejny ten runiczny. W stronę przełęczy, jak idziemy, to także jest. I potem jest jeszcze w kierunku twierdzy. W sumie, czy Tiemo nie powinien mieć dla nas jakiegoś zadania, bo ktoś coś mi wspominał, chyba nawet Aachen, ale nie jestem pewny. Hej, ty! Nie. Nie masz żadnego zadania. Spoko, dobra. W sumie dobrze, będziemy mogli sobie pomalutku już kończyć modyfikację. Jeb, jeb, z małej ognistej burzy. Nawet i dwie bestie, chłe, chłe. Dobra. Gdzie jest ten cholerny zwój? Tutaj jest. No nie jest. O, właśnie. I za szczur. Czyli ty masz praktycznie schemat. Hmm.
zniszczeniem stwora, tak? Może mi się udać się pokonać, no nie jest łatwo, no nie jest łatwo. Czyli chyba znowu będę musiał kombinować armię szkieletów i do boju, tak? Przybywajcie, szkielety! Przybywajcie. Czyli jeszcze z dwa. Bo to było naprawdę mocne stworzenie. Zrobić zapis. Najważniejsze, żeby te szkielety były. Kolejny poziom. Mimo 429. O cholera. Wy się skupiecie agresję na tym. Wow. Nawet to chyba przesadziłem z tą ilością szkieletów, co? Ale... czemu nie mogę nic zebrać? Wiecie co, to wolę zrobić 37 save. Wczytać ten 37, w razie czego. I teraz będę... zardzewiały miecz, puma, 4 mięsa, kamień ogniskujący. Pięknie, pięknie, cacy. Czyli ja mam 17 poziom. Wow! Naprawdę nieźle, jak na taką krótszą modyfikację. Znaczy może... nie, dobra, to nie jest jakaś krótsza modyfikacja, bo jednak jak robimy to bardzo uważnie, nie pomijamy żadnych questów przypadkiem, tak jak ja, to modyfikacja może trwać nawet do 20 godzin. 20 godzin to nie jest tak mało. Wbrew pozorom, nie? No właśnie, to nie jest malutko. Dobra, łyknijże miksturę życia, many. Łyknij. Jeszcze tą mniejszą. 230 many. W sumie ja tak myślę, to może bym, byłbym w stanie wyciągnąć tak z 280 many. Tak myślę, że w tych okolicach byłoby to naprawdę bardzo możliwe, żeby wyciągnąć aż tyle punktów many. Dobra. Kolejny krok będzie zaraz od razu, jak przejdziemy przez tą przełęcz, znaczy przez ten tunel, gdzie były kretoszczury. Tam, gdzie zabijaliśmy te zębacze teraz, bo się porespiły gnoje. Zębatyziela. Nie wiem, tak patrzę, czy może jest jakaś tam kryjówka, czy coś. Ciekawe, czy ja w ogóle wszystkie kryjówki poznajdowałem. Czy jeszcze coś jest gdzieś ukryte, czego nie odkryłem sam osobiście. Ninja. Czyli co, robimy naszą ulubioną, znaczy moją ulubioną taktykę. Raz. Dwa, trzy szkielety, a okej. Dobra. No, to było chyba zdecydowanie łatwiejsze, nie? A nie. Ile mam jeszcze kamieni? No już mam 5, czy został ostatni 6 kamień. Wow. I co, po tych kamieniach ogniskujących będzie już koniec odcinka? Znaczy koniec modyfikacji? Dobra, no to ostatni ten, to nie jest uszczerbek, tylko do kopalni. To może nawet ten odcinek nie będę dzielił na jakieś mniejsze... kilka odcinków, tylko po prostu przejdziemy do końca i niech już tak będzie, co? Niech i tak już będzie.
tu. Ej, bezimienny, naprawdę tędy nie jesteś w stanie wejść. Naprawdę. Ale wiecie co? Naprawdę szkoda, że Insygnia nie jest tak bardzo oglądana jak edycja rozszerzona. Mimo wszystko. Bo moim zdaniem Insygnia jest fajniejszym modem. Jest fajniejszym modem. Mimo, że to jest tylko taki malutki prolog, malutka część tego, co będzie w przyszłości, bo sam mod ma trwać ponad do 100 godzin gry, jak nie więcej. No i naprawdę szkoda, że nie jest to popularna seria na moim kanale, niestety. Ale nie, no. Jakieś tam 200 wyświetleń, te minimum zawsze jest, mimo wszystko. Kurde, nigdy by nie pomyślał, że tyle wyświetleń będę miał. Tak naprawdę, jak zaczynaję ten robić ten kanał. Oj, pamiętam jak narzekałem, że nie ma jak się to wybić, ale jednak jest tyle ludzi, którzy lubią Gothica, a tak mało osób zajmuje się modami do Gothica. W sumie tak naprawdę jestem jedyną osobą na YouTubie, która się zajmuje modami do Gothica. Było tam, Wart chociażby. Chociażby i Wart. To nie tutaj? To gdzie? A, już wiem gdzie. Myślałem, że to tutaj. Dobra, tam też było pełno jaszczurek. Dobra, bo mi wy możecie zginąć, czyli stracić się, rozpaść się po prostu w trakcie walki. Więc wolę was tutaj zniszczyć, kostki. By potem jakoś to zrobić. Ale chociaż wiecie co? A może bym kończył ten odcinek? Jeżeli następny będzie ostatnim, to chciałbym się przygotować do mowy po prostu. Do przemowy końcowej. No i chyba tak zrobię, ale pierw jeszcze wyczyścimy tutaj. Zdobędziemy ostatni kamień ogniskujący. Ale najpierw armia kostków. Jeden kostek, drugi kostek, trzeci już przybywa. Czwarty kostek, piąty kostek, szósty już przybywa. Kiedyś powinienem jakieś rymowanki ułożyć. Jak się nauczę rymować? O właśnie, nie ginę tej jaszury. O właśnie. Te szkielety są po prostu boskie. Jak ja po prostu... Jak ja je uwielbiam. Popatrzcie, jak... Jacy oni są wytrzymali i jakie obrażenia po prostu sadzą im tutaj. W tym, takiej ognistej jaszczurce, co? Ej, no to jaszczurka sporo bije. Okej. O, w mordę, co? Mi to obrażenie potrafi zadać mimo wszystko, nie? To taki kosek jest o niebo. Tam bardziej wytrzymały niż ja. Wiecie co? Jest... Nie jest za wesoło. Dużo to tu mam aż ten? Idź mu jeszcze pomóc. Nie doceniłem potęgi ognistych jaszczurów. Naprawdę, nie doceniłem właśnie teraz. 350, dobra. Cholerstwo jest bardzo wytrzymałe. Ale dobra, mamy... Czemu była skóra topielca? Czy ja to źle przeczytałem? Nieważne.
Ale wiecie co, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie i przygotujcie się, że następny odcinek może być kończącym właśnie tą serię.